Nie flagowiec i nie średniak, ale mocny jak Hulk. Realme idzie chyba drogą Xiaomi, czyli wypuszcza jak najwięcej smartfonów w jak najlepszej cenie. W czasach, kiedy prawdziwe flagowce kosztują po 5-6 tysięcy, dzisiejszy bohater to przedstawiciel raczej średniej półki cenowej. Chociaż aspiracje ma o wiele większe. Jest to telefon, którego śmiało możemy nazwać zabójcą flagowców. Bo nie każdy chce wydawać 5 tysięcy po to, żeby mieć najlepszy aparat na rynku czy ładowanie indukcyjne. Nie każdy tego potrzebuje. Dlatego dziś opowiem Wam o Realme GT Neo 2. Smartfon zaspokoi potrzeby większości ludzi. I do tego świetnie wygląda. Seria GT od Realme składa się z trzech modeli telefonów. Omawiany dzisiaj model jest czymś pomiędzy flagowym Realme GT oraz średniakiem Realme GT Master Edition. Nie będziemy tutaj mówić o specyfikacji, bo dla większości osób to są nudy. Dlatego parametry telefonu pokazuję na ekranie, a ja skupię się na najważniejszych cechach, na plusach i minusach. Stylistyka serii GT jest raczej krzykliwa, ale jak najbardziej może się podobać i na pewno się wyróżnia na tle wszystkich nudnych, podobnie wyglądających smartfonów. Mamy trzy kolory, czarny, niebieski i moim zdaniem najładniejszy, zielony. Nie jest połyskujący, a raczej satynowy, dzięki czemu praktycznie wcale nie zbiera odcisków palców. Szkło to Gorilla Glass 5. generacji. Obudowa nie jest wodoszczelna, ale jakość wykonania jest jak najbardziej na plus. Mamy port USB-C, co jest już raczej standardem, głośniki stereo, a z tyłu oczywiście aparaty, ale o nich później. Ekran jest spory. 6,62 cale, matryca Super AMOLED, rozdzielczość 2400x1080, proporcje 20:9, częstotliwość odświeżania 120 Hz i obsługa HDR10 z plusem. Producent deklaruje, że szczytowa jasność ekranu to aż 1300 nitów, więc bez problemu obsłużymy go w ostrym słońcu. Ekran jest jak najbardziej w porządku, ale jeśli przyłożymy i porównamy bezpośrednio z jakimś innym flagowcem, to widać, że do najlepszych trochę brakuje. Ja porównywałem z Vivo X60 Pro i Huawei Mate 30 Pro, czyli nie najwyższe modele, które są obecnie na rynku, a jednak różnica była zauważalna. Nie jakoś drastycznie, ale zawsze. Kąty widzenia i nasycenie barw jest troszkę właśnie słabsze niż w wymienionych modelach. Wydajność? No co tu można powiedzieć? Jest flagowo i tyle. Urządzenie napędza zeszłoroczny flagowy procesor Snapdragon 870 z obsługą sieci 5G. Do wyboru mamy 8 lub 12 GB pamięci RAM. Telefon śmiga aż miło. Ponad 60 kart otwartych w Chromie, aparat, Facebook i kilkanaście innych aplikacji uruchomionych w tle i telefon dalej działa płynnie. Wydajność stoi więc na bardzo wysokim poziomie. Najbardziej wymagające gry również nie stanowią problemu. Zastosowanie tego procesora ma zaletę w takiej postaci, że telefon się nie przegrzewa, bo jak wiadomo, tegoroczny Snap 888 miał z tym problemy. Czytnik linii papilarnych został umieszczony pod ekranem. Może mógłby być umieszczony odrobinę wyżej, ale szybko idzie się do tego przyzwyczaić. Działa bardzo szybko i sprawnie, tak samo skaner twarzy. Nie miałem z nim żadnego problemu. Odblokowuje telefon bardzo szybko i rzadko się myli. Jeśli chodzi o dźwięk, to mamy tutaj głośniki stereo, które grają naprawdę dobrze. Może brakuje trochę głębi i wiadomo, że nie są to oczywiście najlepsze głośniki na rynku, ale grają lepiej niż dużo droższy Vivo X60 Pro. Jak w większości telefonów, nie mamy tutaj jacka 3,5 mm, więc słuchawki możemy podłączyć przez Bluetooth lub USB-C. Przejściówkę musimy jednak zakupić oddzielnie, bo nie ma jej w zestawie. Dźwięk przez Bluetooth jest w porządku, w razie potrzeby mamy Dolby Atmos, więc możemy skorzystać z personalizacji dźwięku. Bateria? No i tu jest szał. Nie dość, że pojemność akumulatora wynosi 5000 mAh, to jeszcze w zestawie otrzymujemy ładowarkę i to nie byle jaką. 65 W. Dzięki czemu smartfon naładujemy do pełna w jakieś 35 minut. Pełne naładowanie akumulatora wystarczy na około 2 dni pracy urządzenia w cyklu mieszanym. Nakładka Realme UI jest bardzo rozbudowana. Przyjemna, lekka i ma duże możliwości personalizacji. Wszystko działa płynnie i jest bardzo funkcjonalnie. To, do czego można by się przyczepić, to znalazło się kilka niepotrzebnie preinstalowanych aplikacji. Przejdźmy do aparatu. No i tu oczywiście musiały być poczynione jakieś kompromisy. Gdyby aparat był flagowy, to cena urządzenia byłaby gdzieś o tysiaka większa. Mamy tutaj trzy aparaty. Podstawowy 64 megapiksele ze światłem f1.8, szerokokątny 8 megapikseli ze światłem f2.3 oraz 2 megapiksele do zdjęć makro. Trzeba zaznaczyć, że nie mamy tutaj optycznej stabilizacji obrazu.
A jak ten zestaw spisuje się w praktyce? Zdjęcia z aparatu głównego wychodzą lepsze niż się spodziewałem. Odwzorowanie barw, rozpiętość tonalna, szczegóły, to naprawdę wygląda dobrze. Mamy również dedykowany tryb nocny, który oczywiście robi co ma robić. Gorzej niestety sytuacja wygląda przy aparacie szerokokątnym. Barwy są zdecydowanie gorzej odwzorowane, zdjęcia wychodzą mniej szczegółowe, a w słabych warunkach oświetleniowych czasem po prostu rozmazane. Aparat do makro po prostu jest i w sumie tyle. Gdyby go nie było, to dużo byśmy nie stracili. Jeśli zaś chodzi o aparat do selfie, to jest to 16 megapikseli ze światłem f2.5. Zdjęcia wykonane tym aparatem są całkiem niezłe. Odpowiednio nasycone, w miarę szczegółowe, tryb portretowy oddziela nasz wizerunek od tła, także jest w porządku. Filmy możemy kręcić maksymalnie w 4K przy 60 klatkach. Niestety brak optycznej stabilizacji obrazu daje się zauważyć, jednak ogólnie jakość nagrań jest naprawdę zadowalająca. No i na koniec została cena urządzenia. Plus minus 2000 zł w zależności od wersji. Linki oczywiście umieszczam Wam w opisie. Czy zatem jest to urządzenie warte tej ceny? Moim zdaniem tak. Czy jest to telefon kompletny? No nie. Na rynku raczej nie ma telefonów kompletnych do 2000 zł. Ale jest to na pewno jedno z najlepszych urządzeń do tej kwoty. Na plus, świetna wydajność, dobry ekran, całkiem znośny aparat, świetna bateria i super szybkie ładowanie, no i bardzo bogata nakładka, która ma wiele możliwości personalizacji. Na minus, brak wodoszczelności, brak ładowania indukcyjnego, brak mini jacka, chociaż mało który telefon teraz ma mini jacka, no i brak optycznej stabilizacji obrazu. Sumarycznie, smartfon oceniam na plus i gorąco go polecam. I tym oto akcentem dobrnęliśmy do końca. Jeśli materiał się podobał, to standardowo łapa w górę i subskrypcja. Wiem, że to głupie, ale bardzo ważne. Na dzisiaj to wszystko. Ja już się z Wami żegnam. Do następnego. Koniec.